Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziś postanowiłem wybrać się do miejscowości Radzeń II za Sieradzem. Znajduje się tutaj największy bunkier poniemiecki kierowania ogniem Herrengutbezirk. Właśnie dotarłem na miejsce. Do bunkra mam dosłownie gdzieś tam 300-400 metrów. Nie wiem, tam w oddali może będzie widać. Także podążamy sobie. Wprawdzie mógłbym tutaj wjechać samochodem, ale po prostu nie chcę porysować lakieru. Przejdziemy się na pieszo. Fajna okolica, cisza, spokój. To, czego najbardziej nie lubię w takich okolicach, w takich miejscach, że ludzie po prostu robią sobie wysypiska, tak? Widzicie, opony i już nam się bunkier za drzewa wyłania. Zarośnięte jakimiś tam chaszczami. Tak się prezentuje. No i widzicie. Dalej opony, śmieci i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przyjrzymy mu się tutaj z bliska. Zobaczcie, jakie to jest grube. Nie wziąłem miary ze sobą, ale na metr 30, metr 50 to jest grubość jak nic. Druty, zbrojenie. Widzicie, co ludzie nie mają gdzie, okoliczna ludność pewnie nie ma co zrobić ze starymi oponami, to po prostu przywozi sobie tutaj, tak, a że jest taki dół, zagłębienie, no to najlepiej wrzucić tutaj. No bardzo mi się to nie podoba. No ale cóż, to tylko moje zdanie. I tu mamy już wejście do bunkra. Zobaczymy, co się kryje w środku. No, oczywiście. Puszki po farbach. Jakieś brzydkie napisy na ścianach. No i oczywiście dalej opony. Opony i jeszcze raz opony. To fragment chyba jakiejś ściany. A tutaj to nie wiem, co to. Jakaś studzienka. To widzicie, to na pewno jakaś ściana była.
jakieś haki, jakiegoś mocowania. Przejdziemy sobie dalej. Otwór na około 10-12 cm na wysokość. Ściany trochę popękane, zaczęły się rozchodzić. Idziemy dalej. Tu mamy następne pomieszczenie do kierowania ogniem. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Tu zaczęły nam się tworzyć jakby coś w rodzaju stalaktytów, stalagmitów. Też tutaj mur naruszony. Widzicie, jak przebiega pęknięcie. Tu mamy wyjście. Tu te chaszcze. O, pęknięcie też przebiega tutaj od... Tu po prostu od tego wejścia do góry. Nie wiem, jaką ma wysokość, ale tak obliczam na około 4 metry. Ściany dosyć mocno spękane w niektórych miejscach. Tutaj w tym pomieszczeniu na wysokość gdzieś około 2,30-2,20. Ja mam 1,82 m. Także, ale zobaczcie, dosyć sporawe. Mały parking dla kilku samochodów mógłby tutaj być. Ale powiem wam, że no, pomysłowość ludzka nie zna granic, żeby sobie tutaj z takiego czegoś zrobić sobie wysypisko opon. Po co przepłacać, gdzieś dawać opony na jakiś skład? Najlepiej przyjechać tutaj i wyrzucić. Tutaj pewnie otwór napowietrzający. Tu też słyszę chyba jakieś rodzaje studzienki czy coś takiego.
dosyć gęsto. Dosyć gęsto po prostu tutaj na suficie tregry dane. W odległości około tak 20 cm, 25. Także dosyć solidnie zrobiony. Powiedziałbym bardzo solidnie. O, zobaczcie. Tu mamy dwutełownik. Wszystko z dwutełowników. Powiem wam, że byłem już tutaj w tamtym roku, ale byłem latem, ale powiem wam, że jakiś mam taki sentyment do tego miejsca. Po prostu chciałem też przyjechać, zobaczyć, czy coś się zmieniło. No raczej powiem wam, że nic się nie zmieniło. Śmieci jak były, opony jak były, śmieci jak były, tak są. Także nie zmieniło się nic. Fajna, zaciszna okolica. Dobra, zbieram się stąd. Tu jeszcze w okolicy, chyba 7 czy 8 km, mamy jeszcze jeden bunkier w miejscowości Bogumiłów. I właśnie jeszcze chcę jechać jego zwiedzić. Wprawdzie też tam już byłem, ale tak jak powiedziałem, taki sentyment po prostu czuję do takich miejsc. Jakieś te bunkry po prostu tak mi jakoś przypadły do gustu. I po prostu stwierdziłem, że się dzisiaj właśnie tutaj wybiorę. No dobra, to sobie wracamy z powrotem do samochodu. Dotarłem właśnie do miejscowości Bogumiłów. Zobaczcie sobie takie tutaj tereny i wzgórza, i doliny. Bunkier poligonowy Wehrmachtu znajduje się właśnie tutaj przed nami,
przede mną w tym lesie. Także już sobie podążam. Tutaj tabliczka, teren prywatny, wstęp zbroniony. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj stąd nie przegoni. Oczywiście nie mam tutaj zamiaru gdzieś zostawiać jakieś śmieci czy coś takiego, bo nigdy tego nie robię. Ale widzicie, tu mamy ścieżkę pod górę. Bunkier usytuowany w lesie. Ścieżka pewnie wydeptana, zrobiona dla zwiedzających, powiedzmy takich jak ja. O, już nam się mury wyłaniają, mury bunkra. Też tutaj z tej strony zarośnięty jakimiś krzakami. Oczywiście pełno też śmieci, plastikowych butelek, puszek i tym podobnych. Teraz zobaczcie sobie, jaki to jest fajny widok. Tutaj właśnie na te całe pola, na tą całą dolinę. Super, po prostu super. Tak się bunkier prezentuje z zewnątrz. Mury bardzo grube. Prześwit tutaj mamy dużo mniejszy niż w tym poprzednim. Oczywiście napisy, jakieś graffiti. Takiego czegoś to się nie można obejść w takich miejscach po prostu. Ale dobra, wchodzimy sobie do środka. No i widzicie, tu już nam się wyłania na wejściu. Tu po prostu brakuje kawał ściany, tak? Nie wiem, czy tu po prostu był jakiś wybuch, czy coś, że tak to wyrwało. Zobaczcie sobie, tu jakby po prostu ta ściana przebiegała tu z prawej, tu do tego miejsca. Tu jest taka wyrwa. Tu mamy już dalej gładkie. Tutaj widać chyba było wejście. To jak teraz światło latarki poda. Tu następna wyrwa w narożniku. Na ścianie zbrojenia. Zobaczcie, jakie zbrojenia tutaj z drutu. Prześwit tutaj na karabin, na karabiny dużo mniejszy niż w tamtym. Tu też pękane, też uszkodzona ściana. No i tutaj oczywiście też brakuje kawałka ściany.
Widać, że tutaj było wejście wąskie. Tu po prostu chyba musiało coś, jakiś ładunek eksplodować czy coś takiego. Tak mi się, na moje oko, tak mi się wydaje. Też zbrojony dosyć gęsto, tak jak tam. Tak jak w tamtym bunkrze. Tu następny wylot. Ale wejdziemy sobie dalej. No i tu oczywiście też brakuje. O, widzicie wejście. Wejście było tutaj. Widać, było wąskie, na około 70-80 cm. A tu brakuje kawał ściany. Tutaj też jakieś fragmenty ścian. Po prostu czy coś było? Raczej chyba coś było. Wystające śruby. Puszki oczywiście. Otwór. Wentylacyjny, napowietrzający. No i tak samo sufit, całe sklepienie, dosyć gęsto użebrowane dwutyownikami. Muszę patrzeć pod nogi, bo łatwo w takim miejscu skręcić nogę. Chyba ktoś petardy odpalał. No widzicie, tu jest brakujący ten kawał, tę ścianę tego narożnika. Nie wiem, co naprawdę to tutaj było. Warto by było poczytać w internecie. Ale no nie wiadomo, czy będą takie informacje na ten temat. Tu przerdzewiała rura. Dobra, wychodzimy. Widzicie, tutaj otwory po pociskach raczej. No bo co mogłoby zrobić takie otwory, tak? Zobaczcie, tutaj to po prostu jakby coś konkretnego tutaj wybuchło. No bo nie wierzę, że ktoś sobie zrobił takie wyrwy przecinakiem, tak? Raczej nie sposób. Także na pewno coś tu musiało eksplodować. Jakaś strzelanina musiała być. Zobaczcie, jakie otwory. To praktycznie na całym tym. Tu najbardziej. Także na pewno coś tu musiało eksplodować. Zobaczcie, jakie zagniecienie. Zagniecenie znaczy się. O, konkret. Tu następna wyrwa w blasze. Zobaczcie, co to musiało eksplodować, żeby wyrwać taki dwutyownik ze ściany. Widzicie, on był tutaj na pewno. O, tu był. Jak
kobelka. Tylko takie nadproże. Zobaczcie, następne otwory po pociskach. Pełno much. O, widzicie, następny. To musiało być coś z konkretnego, zobaczcie, z konkretnego kalibru. O, tu ile tego mamy. Tu jest dopiero tego mnóstwo. O, widzicie? Jaka blacha powyrywana. A blacha jest dosyć gruba, bo z tego co widzę, to jest gdzieś 3-4 mm. Także by wyrwać taką blachę, to musiał to eksplodować jakiś pocisk albo jakaś seria pocisków. Dobra, wychodzę na zewnątrz. Chcę wam pokazać widok z góry, bo wprawdzie też tu byłem w tamtym roku latem, ale mówię, no chciałem po prostu zobaczyć, czy się tutaj coś zmieniło i jak wygląda ten bunkier po prostu o różnych porach roku, tak? Bo to byłem w czerwcu w tamtym roku. Widzicie, to jest ten otwór wentylacyjny. I zobaczcie, ten bunkier z tyłu po prostu jest, przodem jest cały widoczny. A widzicie, tył ma po prostu... Tu normalnie jest schowany, zasypany, usypany, usyp taki. Może możemy sobie wejść. Tu nie wiem, czy tu jest jakiś, raczej jakiś właz, bo widzę jakiś zawias, fragment zawiasu. Drugiego raczej nie ma. Coś tu musiało być. No i zobaczcie. Stąd to jest dopiero widoczek. Na całą tutaj okolicę. Mogę wam tylko pokazać, jak wygląda widok z góry. Nie będę się stąd mocno, za mocno wychylał, żeby nie chce spaść. Zobaczcie, ile metrów w dół. Nie wiem, ile on ma wysokości, ale no naprawdę nie chciałbym stąd spaść. Tu widać, ktoś sobie ognisko urządzał. A co tam? No i tu krzaki, śmieci. Zobaczcie, jakie tam zagłębienia. Z tego co tam doczytałem, to tutaj w którymś tam roku po prostu wykopywali jakieś
chemikalia czy coś takiego z pestycydami. Wiem, że gdzieś to było tutaj, właśnie w okolicy tego bunkra, także przypuszczam, że mogło to właśnie być tam, właśnie w tym zagłębieniu. Bo kopali dosyć głęboko, było to zakopane. Także mogło to być tutaj. No i tu jest jeszcze kilka takich dołów, także nie wiem, to są albo jakieś po jakich bombach, pociskach, albo też po prostu mogły tu być zakopane jakieś chemikalia, pestycydy, tak? No dobra, przejdziemy się to właśnie. No to mnie trochę to właśnie interesuje. Tutaj w tym dole. Z tego co to doczytałem, to kopali tutaj, nie wiem czy to jest tutaj, ale tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić, że kopali 5 metrów w dół. Także powiem wam, że jak patrząc tutaj na poziom, to mogłoby się to zgadzać, tak? No, no dobra, wracamy sobie przed bunkier. Bunkier, z tego co udało mi się oczywiście tam jeszcze doczytać, ma wymiary 6x10. A tutaj w górę to może mieć około, tak jak tamten, około 4 metrów, tak mi się wydaje. Powiem wam, że latem dużo fajnie wygląda. Tutaj okolica, wszystko zielone, drzewa, roślinność. Także, no ale po prostu chciałem. Chciałem po prostu zobaczyć, porównać, jak w jakich porach, jak ten bunkier po prostu się prezentuje. Tu jeszcze widoczek na całą tą okolicę. A ja sobie powoli wracam tą ścieżką, którą przeszedłem. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, podzielcie się z nimi. Jak będę po prostu umiał, tak odpowiem. Jeżeli chcielibyście, żebym tutaj gdzieś w okolicy, jeżeli macie jakieś pomysły, znacie jakieś ciekawe miejsca, ciekawe bunkry gdzieś tutaj w województwie łódzkim, podeślijcie. Jeżeli mi się uda,
To po prostu też będę chciał zwiedzić, podzielę się z wami oczywiście. Nagram jakiś filmik. A tymczasem ja się zbieram. Zaczyna się chłodno robić. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro. Cześć.